Czy to nie ironiczne, jak firmy obnoszą się ze swoją ekologicznością, chwalą się, że sadzą drzewa, a nawet zabierają nam słomki z napojów, jednocześnie pakując swoje produkty w tyle plastiku, że nawet siostry godlewskie tyle na oczy nie widziały? W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 przykładów, jak firmy przesadzają z opakowaniami. Numer 10. Na początek klasyk nad klasykami. Gdyby tylko natura znalazła sposób na pokrycie tych pomarańczy, tak abyśmy nie musieli zaśmiecać planety dodatkowym plastikiem. Chociaż o ile obrane i opakowane w plastik pomarańcze można jeszcze wytłumaczyć tym, że na przykład kogoś szczypią palce, tak jak wytłumaczyć obrane i zapakowane w plastik banany? Chyba tylko tym, że ktoś w ogóle nie ma palców. Numer 9. Pewien supermarket w Hongkongu poszedł o krok dalej i w plastik zapakował puszki Coca-Coli. Ale nie, nie tak jak myślicie. Otóż tak, jak nigdy wolelibyście nie myśleć. Każda puszka coli w osobnym plastikowym opakowaniu i zafoliowana folią spożywczą. Przynajmniej dobrze, że spożywczą, to puszki mogły oddychać. Żeby było zabawniej, puszki zostały umieszczone w lodówce z mięsem. I to nawet nie czerwonym. Numer 8. Kiedy myśleliście, że supermarkety nie mogą wymyślić już nic bardziej absurdalnego, wtem cały na białko i żółtko wchodzi ten supermarket na Filipinach, który w folię postanowił pakować kurze jajka. Kurze jajka bez skorupki. Numer 7. Kupujecie program do komputera na płycie CD, otwieracie pudełko, a tam zamiast płyty wielki napis "płyta nie jest potrzebna". Po prostu ściągnij swój program ze strony internetowej. Pomijając już niepotrzebne zaśmiecanie plastikiem, co będzie kolejne? Kupowanie płyty swojego ulubionego artysty, tylko aby w środku znaleźć link do playlisty na Spotify'u? Numer 6. Ten problem znają chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek kupowali coś małego na Amazonie lub otwierali paczkę Lay'sów. Opakowanie 1000 razy większe niż produkt w środku, w tym przypadku płaskie baterie. Post skomentował rzekomy pracownik Amazonu, twierdząc, że to dlatego, aby na pudełku zmieściło się ostrzeżenie o znajdujących się w środku bateriach litowych. Czego jednak zdaje się nie potwierdzać kolejny przypadek, numer 5. Czyli zapakowane w o wiele za duże pudełko 3 pary skarpetek. Żeby było zabawniej, zabezpieczone 2 metrami poduszek powietrznych. Bo może to nie są zwykłe skarpetki. Może to szklane skarpetki, które Kopciuszek nosił do swoich szklanych pantofelków. Tutaj podobnie. Pudełko 0,5 metra na 0,5 metra plus 2 metry plastiku, byle tylko wysłać jedną parę rękawiczek. Numer 4. Każdy zna przynajmniej jeden sklep, który drukuje o wiele za długie paragony. Jak na przykład ten amerykański odpowiednik Rossmana CVS. To się nazywa prawdziwy paragon grozy, a nie jakiś tam paragon za rybę w Świnoujściu. Z drugiej strony, kilka zakupów i można by wytapetować tymi paragonami cały dom. Podczas braków papieru toaletowego na początku pandemii też pewnie uratował niejednemu klientowi dup. Numer 3. A tytuł dzbana roku w kategorii produkcji niepotrzebnego plastiku otrzymuje producent Tic Taców za swój pomysł, aby zawartość jednego małego pudełka mieszczącego się w dłoni upchnąć do 10 mniejszych pudełek, zamkniętych następnie w jednym olbrzymim pudełku, nie mieszczącym się nawet w dwóch dłoniach. W każdym miniaturowym pudełku znajduje się zaledwie 6 Tic Taców, czyli tyle, ile nikt nigdy nie wziął do buzi za jednym razem. Bo wiadomo, że za jednym razem bierze się przynajmniej pół pudełka. Numer 2. Już wkrótce w polskich sklepach. Chleb sprzedawany na kromki, bo tylko na taki będzie nas stać. Ale żarty żartami, pojedyncze kromki chleba zapakowane w folię nie są w Stanach niczym nowym. Nie każdy, szczególnie ktoś, kto mieszka sam, jest w stanie zjeść cały bochenek, zanim zczerstwieje. Pytanie tylko, co lepsze? Wyrzucanie do kosza połowy chleba, czy zaśmiecanie planety kolejnym plastikowym opakowaniem? Numer 1. A na koniec coś z przymrużeniem oka, czyli samochód osobowy w wanie w ciężarówce. Oczywiście zdjęcie z przymrużeniem oka, bo nikt nie kupuje samochodu osobowego zapakowanego w furgonetkę zapakowaną w ciężarówkę. Ale idealnie pokazuje to, do jakich absurdów posuwają się niektórzy producenci, szczególnie żywności, pakując swoje produkty. Okej, i tym zapakowanym jak paczka do paczkomat akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych na kanale. Cześć!